Naturalne perły to jedyny na świecie przedmiot biżuterii stworzony przez żywy organizm. Białe, czarne, szare, czerwone, niebieskie i zielone mogą być produkowane przez ostrygi morskie i słodkowodne oraz małże. Ale jak to się dokładnie dzieje? Powszechnie uważa się, że perły powstają, gdy do mięczaka dostanie się ziarnko piasku, ale większość naturalnych pereł pojawia się jako reakcja ochronna mięczaka na penetrujące pasożyty. Wewnętrzne ściany muszli są pokryte warstwą macicy perłowej, która, broniąc się, zaczyna produkować dodatkową macicę perłową, która stopniowo gromadzi się na drażniącym czynniku. Zazwyczaj formowanie perły o średnicy 5 mm trwa 2 lata. Naturalne perły o rozmiarze większym niż 1 cm, zwłaszcza czarne i różowe, są rzadkie i niezwykle cenne.